O, ale ładnie. No, dołożyłam trochę koloru, żeby było ładnie. Dokładnie tak. Słuchaj, za to Ci mogę dać złoty medal. A, mam złoty medal za kolory! Hihihi. Ale jesteś swag. Medal swag. Jestem, bo dzisiaj mam za co sobie dać złoty medal. Wstałam wcześniej niż zamierzałam. I zrobiłam, odpowiedziałam na wszystkie maile, na które miałam odpowiedzieć. Do tej pory nie odpowiadałam, bo moja prokrastynacja tutaj przemawiała nade mną. więc za to dzisiaj mogę sobie dać złoty medal jak najbardziej, ponieważ czuję, że wykonałam dobrą robotę. Mnie nauczył tego, żeby dawać sobie medale Piotrek. A ja jakby przez tyle lat nie wpadłam na to, że w zasadzie dlaczego tego nie robię? Znaczy, no nikt tego nie robi raczej, albo bardzo mało osób robi, bo zazwyczaj nie zauważamy tych dobrych rzeczy, bo one są na zasadzie, okej, bo tak się powinno zrobić, okej, bo no trzeba było to, tak zrobiłem, wyszło okej. I bardziej zauważamy zazwyczaj negatywne rzeczy i się na nich skupiamy. Jest mnóstwo rzeczy, które robimy, które jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że je robimy, bo przecież są dla nas naturalne, a one na przykład dla osób z zewnątrz są czymś totalnie niezwykłym. Wiesz, na przykład ostatnio powiedziałam osobie, która jest mi bliska, o tym, że jest dla mnie wyjątkowo inspirującą osobą, ponieważ artystycznie wykonuje rzeczy, które jakby dla mnie są w pewnym sensie nieosiągalne, że ja próbuję je robić, ale nie potrafię zrobić ich tak doskonale jak ona. Warto powiedzieć komuś o tym, że hej, to jest piękne, to jest inspirujące, to powoduje, że ja się czuję zmotywowana do tego, żeby próbować. Tym bardziej takie drobnostki albo rzeczy teoretycznie codzienne, doskonale wykonany obiad. Tak? Moja babcia zawsze czeka, aż ktoś powie, że obiad jest pyszny. Bo no, to jest właśnie ten taki mały złoty medal, który ona dostanie od domowników w ciągu dnia. I ja z wielką przyjemnością jej mówię, że obiad jest doskonały, bo jest. Bo po prostu jej obiad jest doskonały, więc dlaczego mam to trzymać dla siebie? Dajcie sobie złoty medal. Wiesz, żeby nie wpaść w tą drugą skrajność, że im więcej komuś będziesz, już w pewnym momencie to może zostać zauważone jako słodzenie. Albo trzeba też wyważyć i no sobie, tak, i sobie, tak. I komuś, bo jeżeli za dużo będziesz tego mówiła, to już to straci na mocy tego rodzaju słowa. Trochę tak, ale tak, bo tylko że z drugiej strony jest tak, że my w zasadzie w ogóle nie doceniamy tego, co robimy i nie doceniamy tego, co inni robią, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby zauważać raczej to, czego się ktoś nie zrobi. To jest to takie słynne powiedzenie, w którym się mówi, że gospodynię domową widać wtedy, kiedy czegoś nie zrobi, a nie wtedy, kiedy coś zrobi. I to była rzecz, która mnie osobiście u mnie w domu często smuciła, szczerze powiedziawszy, że nikt nie mówi, że zrobiłeś coś dobrze, tylko zazwyczaj mówi się o tym, że bo nie pozmywałeś jeszcze garnków, bo nie posprzątałeś tego, gdzie tak naprawdę są badania, które udowadniają, że motywowanie negatywne daje dużo gorsze wyniki niż motywowanie pozytywne, więc jeżeli doceniasz to, że ktoś coś zrobił, to dajesz mu informację, że to, że on to zrobił, jest zauważalne. Tak, czasem o to chodzi tak naprawdę. Nie o to, żebyśmy cały czas kogoś karcili, że jeszcze czegoś nie zrobił, tylko żeby docenić to, że już jakąś część pracy wykonał i że mógłby zrobić jeszcze więcej, bo to jakby też inaczej podchodzisz do tego, jak ktoś ci powie, że Jezu, ale pięknie posprzątałeś, czy mogę Cię prosić, żebyś jeszcze wyprasował koszulę? O Boże, bo jeszcze nie wyprasowałeś koszuli, czasu na to czekam. Ale to jest zupełnie inny komunikat i to samo sobie robimy sami w głowach. Tak naprawdę, że o Boże, no jeszcze tego nie zrobiłem. Zamiast pomyśleć sobie, ile już zrobiłem. Tylko cały czas masz takie poczucie, że jeszcze tego nie zrobiłem, bo jesteś przyzwyczajony do takiej retoryki, która Cię otacza. Dajcie sobie złoty medal. To jest bardzo drobna rzecz tutaj, w którą stronę Ty pójdziesz, zwracając się do siebie czy do kogoś, odnośnie jakichś tam działań, zachowań i tak dalej. I jak tak sobie myślę, a propos tego dawania nawet złotego medalu za drobnostkę, zauważ, że bardzo często nawet przestajemy, nawet jeżeli mamy te intencje, żeby kogoś pochwalić, żeby docenić, żeby cokolwiek zauważyć dobrego, tak to zrobimy, to natychmiast nam się odechciewa albo mamy takie, okej, no ale po co ja to robię, ponieważ ta osoba, której my to mówimy, ma taki moment, kiedy mówi, no weź, nie, co ty, daj spokój, nie, w ogóle nie, absolutnie. No to jest takie nic. To jest nic. I ty sobie myślisz, no to jak takie nic, no to w sumie
okej. Okay. I my sami powodujemy, że przestajemy chcieć komuś zwracać uwagę, albo tak, powiesz trochę, komuś, trochę. W sumie masz wiesz rację. Co? Wiesz co, masz piękny makijaż, naprawdę mi się strasznie podoba, jak fajnie podkreśliłaś swoje oczy. A nie, wiesz co, nie, dzisiaj mi nie wyszedł. Ale wiesz co, bo to okay. jest też kwestia tego, że my mamy problem z akceptacją komplementów, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tej takiej skromności, która mówi, że nie, bo, my, bo szczególnie u nas w Polsce jest to bardzo mocno hołubiona jest skromność. Pamiętasz, kiedyś mieliśmy z Dandy na ten temat rozmowę? Miałyśmy o tym rozmowę, tak. I jakby u nas jest cechą istotną jest skromność, natomiast nie w momencie, w którym ktoś po prostu chce zrobić dla nas coś miłego, chce docenić to, co robimy, to nie jest moment, w którym mamy mu zaprzeczać, tylko to jakby jeżeli chcesz zaprzeczyć, to lepiej, żebyś się uśmiechnął i skończył jakby koniec. Nie musisz mu odpowiadać, tak. Ej, dzięki, tylko po prostu się uśmiechnij, bo... A jeszcze gorsza jest odpowiedź, nie, nieprawda. To wtedy to w ogóle ci się już odechciewa doceniać, bo jak powiesz, tak. Smaczny obiad. Nieprawda, mi nie smakuje. No to masz takie... Ej, nie wyszło kurde. Mi. No wcale nie, bo jeżeli ja mówię, że mi smakuje, to znaczy, że mi smakuje. Nie mówię tego po to, żeby kogoś... Nie mówię po to, żeby kogoś oszukać, tylko dlatego, że mi smakuje. Ale poczekaj, ja teraz wiem, za co mi dasz złoty medal. Ty wiesz? Nie. Okej, okay, to już uwaga. Ponieważ ja teraz w tym momencie ja przypomnę Wam o subskrypcji i o tym, żebyście weszli na nasze profile na Instagramie, nasze prywatne IMSO Reels style oraz bubskie. Na Twittera, na Facebooka i teraz możesz mi dać złoty medal, możemy kontynuować. Daję Ci za to złoty medal. Mam się oddać ten? Daję Ci złoty medal nie, za to, dobra. Że pamiętasz? Mam dużo. Dajcie sobie złoty medal. Ale, tak wracając, pomyślałam sobie o tym, że w momencie, kiedy jakby zewnętrznie się zniechęcamy do tego, żeby mówić komuś komplementy, to też zniechęcamy się do tego, że sami sobie też nie dajemy sobie tych komplementów. A prawda jest taka, że w momencie, kiedy my doceniamy sami siebie, nam też wzrasta jakby samopoczucie. W sensie wzrasta nam poczucie tego, że to, co robimy, jest dobre. I że ma sens. Tak. A w ostatnim odcinku opowiadałam o tym dokumencie na Netflixie Turkey Appeal i tam... Bardzo, bardzo ważny dokument. Obejrzyjcie. Tak. I tam była mowa o tym, że tak naprawdę wyniki po zażyciu tego środka i wyniki bez zażycia tego środka są takie same. I chodzi tak naprawdę przede wszystkim chodzi o to przekonanie, że to, co robię, robię dobrze. I tak naprawdę pierwszym krokiem do tego, żeby zbudować sobie to przekonanie, jest znajdowanie sobie rzeczy, które już zrobiłem dobrze. Bo to buduje tak naprawdę nasze poczucie i naszą motywację do tego, żeby robić więcej. Mhm. Bo jeżeli ja wiem, że to, co robię, jest dobre i ja w to wierzę, że to jest dobre, to mi się chce robić to dalej. Znaczy wiesz, tutaj trzeba uważać na to, w sensie ja jak najbardziej się z tobą zgadzam, tylko zawsze trzeba... mieć baczność na to, w jaki sposób się to robi, co się robi i na to, co mówią inni, bo wiesz, żeby tutaj nie wpaść w pychę, albo w butę, albo w takie totalny egocentryzm, że bo moje zdanie jest najmojsze i w zasadzie to wy wszyscy się nie znacie, jeżeli uważacie, że to, co ja robię, jest niedobre, bo ja uważam, że jest dobre, bo sobie dałem 1 000 000 złotych medali. Wiesz, o co chodzi. No tak. No, tutaj jakby znowu trzeba umieć całkowicie wyważyć tak, znaczy, między tym wszystkim. Ja bym to też rozróżniła to, że wiara w to, że ja czuję, że to, co robię, jest dobre, jest troszkę czymś innym niż przekonanie, że nikt się na niczym nie zna, bo ja jestem taki doskonały. Nie, to jak najbardziej, to jak najbardziej. Bo ja zauważam tę skrajność, w którą można wpaść, bo ja sama w nią spadłam. Byłam tego rodzaju osobą, mi się to nie podoba i w zasadzie cieszę się, że już taką osobą nie jestem, ale pewnego rodzaju wstyd i zażenowanie odczuwasz, patrząc na siebie wstecz. Tak. Co jest dobre, bo daje miejsce na refleksję i na to, kim się nie chce być i jak się nie chce zachowywać. Tak. I tylko w tym momencie natychmiast też wzrasta w tobie strach przed wpadnięciem w to ponownie. To prawda. I no, dlatego raz, trzeba sobie tak troszkę zdrowo, chłodno, z dystansem rozsądkowo przemyśleć wiele spraw, dozować sobie na samym początku te złote medale, żeby właśnie nie wpaść w ten dołek samozachwytu, a z drugiej strony mieć obok kogoś, kogo można się zapytać, bo tu nie ma nic złego w tym, że się kogoś podpytamy, tak. Że na przykład słuchaj, zrobiłem to dobrze, czy to wyszło okej, czy jest coś, co jeszcze mogę w tym temacie zrobić, czy nie wiem, odpocznę dzisiaj, to też jest dla siebie złoty medal, dla swojego ciała, cokolwiek. Tak, to i, prawda. I wiesz, żeby mieć kogoś, z kim można się też dzielić tego rodzaju radością, bo ile,
Ile razy miałaś satysfakcję ze zrobienia czegoś, ale nie odczuwałaś jej w pełni, bo nie miałaś się z kim tym podzielić, tak, nie? Tak, ale tak jest rzeczywiście, że ty masz ochotę jakby powiedzieć komuś, że hej, zrobiłam to dobrze, jestem z ciebie taka dumna, że wykonałam to. Dajcie sobie złoty medal. Jeszcze mi jedna myśl skoczyła, otóż bardzo często jest tak, że osoby, które robią strasznie dużo, albo ich grafik jest uber przepełniony, zapominają o tym, ponieważ nie mają czasu. Tylko i wyłącznie dlatego, nie mają czasu, bo jedna rzecz została zrealizowana, więc już zrealizowana, okej, no to już ją spycham na tył, teraz się zajmuję kolejnym zadaniem, idę dalej. Tak. Jakby wiedzą, mają świadomość tego, że wszystko to do tej pory zostało wykonane zajebiście i super się sprawdziło i dałyby sobie 10 tysięcy dobrych złotych medali i pucharów na dodatek, w których prototyp można później świeczkę postawić i na przykład jest super świeczki. Wazon, to u mnie w domu się to sprawdziło, chciałam się przynieść puchar, ale... Okazało się, że wszystkie są świecznikami. Mamo, daję ci za to złoty medal. Za wykorzystanie przestrzeni. Za wykorzystanie przestrzeni, dokładnie tak. I wiesz, i takie osoby by naprawdę sobie przyznały ten złoty medal i może sobie po cichu przyznały, ale się nie nawet w tym najmniejszym stopniu nim nie zadelektowały, bo już miały kolejny cel do realizacji i nawet nie przystanęły na chwileczkę, żeby zobaczyć... jak dużo dla siebie zrobiły, jak dużo zrobiły też dla siebie, innych. Dla innych, w pracy, cokolwiek. To prawda, to prawda. I to jest taki paradoks osoby super zorganizowanej, super aktywnej i super dla innych. Tak, to mają często menadżerowie, to mają często osoby przedsiębiorcze, to mają często osoby, które... Albo osoby, które się bardzo angażują w działania pomocowe dla innych, że zrobiłam to, to już teraz muszę się natychmiast zająć czymś innym, nie zwracając do końca sobie... Wiedzą, zdają sobie sprawę z jakby wiedzą, z ważności że robią dobrze, zadań. Ale jakby nie przychodzi mi do głowy taka myśl, że kurczę, Jezus, jakby... Zajebiście. Swoim działaniem jakby pomogłam innym. Kurczę, jakie to jest ważne. Tak. Jakby to jest ważne też dla mnie. Zrobiłam to, wykonałam to, mimo... Tak. To jest super istotne, żebyśmy doceniali też sami siebie za to, że robimy takie rzeczy. Tak. To brzmi trochę tak, że o Jezus Maria, możesz popaść tą jakby tą wspomnianą przez Ciebie butę i pychę, że o Jezu, bo zaraz sam zakochasz się w sobie, ale chodzi o to, że fajnie, żebyśmy my pamiętali, ile my też robimy dla siebie i dla innych. Daję sobie medal za to, że wykonuję coś, że jestem silna, że mimo przeciwności losu, które mnie się trafiają, ja jednak wykonuję te zadania. I to jest i paradoksalnie piękne. We własnej głowie będziesz spokojniejsza i z większą chęcią i takim pójdziesz dalej. Tak. Paradoksalnie to jest tego rodzaju mechanizm. To są takie drobnostki, jak śpiewał Mały. To są takie drobne, że Mały. A mały. Drobnostka. Dajcie sobie złoty medal. Ta ewaluacja, o której ty powiedziałeś, jest bardzo istotna, bo jak ja na przykład coś teraz, od momentu, kiedy zmieniłam to po tej rozmowie z Piotrkiem, który mi powiedział, że daj sobie za to medal, daj sobie medal za to, że potrafisz namalować coś światłem i że to zupełnie zmienia coś, gdzie ja naprawdę potrafię to zrobić i ja się tego nie wstydzę, jestem z tego dumna, bo ja pracowałam kilka lat na to, żeby się tego nauczyć. Tego, żeby zrobić taki klimat średni, żeby nauczyć się, jak odbijać odpowiednio światło, bo byłam wiele lat przekonana, że jeszcze nic nie potrafię, bo znam osoby, które potrafią to robić lepiej i są bardziej doświadczone. A to, że ktoś robi to lepiej, to nie znaczy, że ja robię to źle. To jest tak jak z tym obrazkiem, pamiętasz, na koncie Feminist na Instagramie, że to, że ktoś jest piękny, nie odejmuje piękna tobie. Tak, dokładnie. Te rzeczy się nie wykluczają. Właśnie, nie wykluczają. Nie wykluczają. One mogą sobie spokojnie współistnieć tak naprawdę. I dzięki temu, że współistnieją, my możemy się cały czas kształcić. To strasznie dość tak znowu coachowo brzmi, ale to jest taka... Poczekaj, coachu Eril. Daj mi kolejny medal. Nie, dam ci go, jeżeli mi powiesz, o jakie mogę mieć zadanie domowe. Kuszę. Zadanie domowe, które bym tak... O, on jest twardy. Zadanie domowe, żebyście wy może spróbowali dawać sobie takie medale sami dla siebie za rzeczy, które robicie codziennie i które wydają wam się, że są przecież takie normalne i że przecież zawsze je robicie i wszystko jest spoko. Ale jak ktoś w tym momencie przyjdzie do was i powie: ej, weź stary, już przestań gadać 10 tysięcy razy dziennie o tym, że wyniosłeś śmieci, to znaczy, że już za dużo o tym mówimy. To już ten medal zamienia się na brązowy. Tak, i też pamiętajcie, żeby nie tylko doceniać siebie, ale też czasem spójrzcie dookoła siebie i zobaczcie, czy jest ktoś, kto robi coś, co wam super imponuje
i wam się wydaje, że on o tym wie, ale może na przykład nie wie i warto mu o tym powiedzieć. No. Dajcie sobie złoty medal. Proszę, dobrze, za zadanie domowe i za wszystko masz złoty medal. I teraz za co wy byście... Teraz będę was hipnotyzować. Dajcie sobie złoty medal. Teraz ja mogę jeszcze raz przypomnieć wam o tym, że są subskrypcje do zrealizowania i my będziemy bardzo szczęśliwe i to będą dla nas jak złote medale w tym momencie tak. Się sypały te subskrypcje. Wasze obejrzenia i wasze lajki i wasze rozmowy na grupie międzywódzkimi tak. Na Facebooku. To są dla nas złote medale, które pokazują, że to, co robimy, jest dla was wartościowe i to jest dla mnie ogromnie ważne. Patrz, olimpiada była w Pyeongchang, a ja jestem champion. Champion. Właśnie. Pyeongchang, i jeszcze do tego dopowiem, że jest to piękny odcinek na moje urodziny, ponieważ dzisiaj je właśnie mam. Tak! 100 lat dla Eri! Powinniśmy mieć konfetti w slow motion, szkoda, że żadnego nie kupię. Uwaga, na kolana. To będzie nasze konfetti złotych medali.